lokalna grupa działania COLD realizuje zadania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 osi 4 LIDER w zachodniej części Wielkopolski, obejmując gminy Kuślin, Lwówek, Opalenica, Miedzichowo i Nowy Tomyśl z powiatu nowotomyskiego oraz gminy Duszniki i Pniewy z powiatu szamotulskiego. Ponad 78 tysięcy mieszkańców może realizować projekty zawarte w priorytetach lokalnej strategii rozwoju. Piękna przyroda, liczne ptactwo i zwierzyna żyjące na równinnych obszarach Koldu pozwalają turyście w spokoju żyć z naturą. Przebywając na naszym terenie, poznajemy także wiele zabytków, w tym dobrze zachowane pałace. Szczególną uwagę zwraca architektura sakralna, sięgająca kilkuset lat wstecz, znajdująca się w kościołach na naszym terenie. Tradycje narodowo-wyzwoleńcze, szczególnie z okresu powstania wielkopolskiego, zachowane zwyczaje regionalne i dobrze prosperujące rodziny cechują Wielkopolan. Małe zakłady przemysłowe pozwalają miejscowemu społeczeństwu na zatrudnienie oraz wpływają na rozwój gospodarczy poszczególnych gmin. Mimo że nie ma zbyt wielu akwenów, można w spokoju wypocząć nad jeziorami zasobnymi w ryby. Brak dużego przemysłu to atut obszaru Koldu, który okazuje się być idealny dla ludzi ceniących czyste powietrze i aktywny wypoczynek w pięknych grzybowych lasach. Coraz liczniejsze gospodarstwa agroturystyczne należą do najlepszych w Wielkopolsce. Można się w nich zetknąć z rodzimą hodowlą zwierząt domowych, miłą atmosferą umożliwiającą odpoczynek zarówno zbiorowy, jak i indywidualny, a także dobrą lokalną kuchnią. Gospodarstwa agroturystyczne są urządzane na wzór dawnych gospodarstw wielkopolskich oraz gospodarstw licznego na tym terenie osadnictwa holenderskiego.
przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe, kościoły korzystają z wszystkich działań dostępnych w ramach programu, spełniając podstawowe cele lokalnej strategii rozwoju, mianowicie wzrost poziomu i jakości życia, aktywizacja i integracja mieszkańców, rozwój turystyki, rekreacji i sportu. To główne kierunki działań stowarzyszenia powołanego po to, aby w oparciu o środki unijne zaktywizować społeczność lokalną do budowania infrastruktury i wspólnego działania na rzecz rozwoju obszaru COLD. Zarówno miasteczka, jak i wsie zachowały wiele elementów tradycyjnej architektury, wplatając w nią nowe, oparte na wytworach miejscowego rzemiosła. Powstające szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe, a także boiska i place sportowe umożliwiają uprawianie turystyki aktywnej. Chcąc wypocząć, poznać wiele zabytków, ciekawych miejsc, poznać zwyczaje i kuchnię lokalną, wybierz się na teren COLD, a zawsze będziesz mile widziany.